przybliży się do tych dni, które mają nadejść w najbliższym czasie. Przybliży się do tego najważniejszego wydarzenia, jakie może być w historii ludzkości, szczególnie w historii chrześcijaństwa. Do tego, co Chrystus za nas wycierpiał. I dziękuję wszystkim parafianom, którzy zaangażowali się w to, aby przybliżyć nas, aby ukazać nam potrzebę pracy nad sobą, potrzebę oczyszczania swoich serc. Chociaż Chrystus szedł na Kalwarię 2000 lat temu, jednak te gwoździe, które raniły Jego ręce i nogi, to gwoździe i naszych grzechów, każdego z nas. Nie czyjeś, ale moje. Dlatego, drodzy bracia i siostry, wykorzystajmy te najbliższe dni, aby pojednać się z Chrystusem, który za nas umarł i zmartwychwstał. Bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale potrzeba naszej woli, naszego tak. Chciejmy przeżyć te święta z czystymi sercami. Chciejmy te święta przeżyć pięknie. Na ten nadchodzący czas przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.